shit. We're almost ready to start the sprint as the cars take their positions on the grid, with the drivers and teams making their final preparations. Matko Boska, przynieś świętsze, moi drodzy, tak dawno już nie grałem we F1. 2,5 tygodnia. Jakoś kompletnie odechciało mi się w ogóle grać w to F1. To jest chyba już zmęczenie materiału, bądź po prostu... Może nie na tyle zmęczenie materiału, po prostu jakieś takie znużenie chyba w tym F1, bo ta F-ka naprawdę niewiele się różni od poprzedniej. Jakoś tak mi się nie chciało za bardzo grać. Miami był też wyścig w sezonie normalny, ale powiem szczerze, że już nawet nie pamiętam, co w tym wyścigu było. Ale o tym wyścigu może opowiem. Ale te boty jakieś takie agresywne się zrobiły. To jest coś dziwacznego, bym wręcz powiedział. Moi drodzy, dawno nie grałem, z 2,5 tygodnia już nie śmigałem we F1. Także chyba zapomniałem nawet, jak się gra we F1. Jakoś mi się nie chciało za bardzo w tą F-kę to też szpilać. O, Piastri sobie pojechał. Właściwie większość czasu to spędzam na Wocie w tym momencie. Jakoś nie wiem, nie chce mi się, kurde, tutaj grać w tą F-kę. Dobra. O, 3 sekundy kary. Zaścinanie. Ju! No nieźle. Ale to musiałem to tak zrobić przecież. Żebym się tam rozwalił, no ludzie. Toni, ej. No dobra, dobra. Muszę się po prostu wjeździć znowu w F-kę. Jak się tak długo nie gra, za tą 3 sekundy to jest sporo. Padniemy dosyć nisko. Nie powiem, tam nawet trzeba tutaj wachlować tym DRS-em, stresem, dupesem. Musimy go sobie znowu nazbierać, bo niestety go nie ma za wiele. No moje tempo nie będzie jakoś bardzo, bardzo wysokie. Nawet już Piastri tylko sobie poradził. Jakaś patch był. Wydaje mi się, że zmienili silnika renóweczki. Tfu, Alpiny. Nie renóweczka, tylko Alpina. Jakoś ten silnik totalnie inaczej brzmi. Ciekawe. Ciekawe, naprawdę ciekawe. Wow, 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 wow. Piastri to nam w ogóle już pewnie pojedzie w cholerę. Gościu już będzie w innym świecie. Żebym go był w stanie dogonić. Spróbujemy. Przede wszystkim uciekamy. Ale 3 sekundy, kurczę, no nie wiem, może jeden, nie, bo 8, za 8 miejsce są chyba punkty. To raczej będziemy bez punktów w sprincie. Za to brzydkie przestrzelenie, no i też już tutaj Sainz, ale Sainz dostał mega mocnego strzała, tutaj też się coś podziało. Ktoś tutaj, że tak powiem, zlokapował sobie. Sainz teraz trochę tych z tyłu tam trzyma. Jakkolwiek to brzmi. Ja za ten czas będę próbował tutaj cokolwiek zrobić, żeby uciec chociaż na te 3 sekundy, ale jakaś ta Alpina taka osiężała. Boże, co to takie dziwne tutaj. Co to takie dziwne tu rzeczy się dzieją? I tak, Sainz, Leclerc, oni tam dalej są w zasięgu. No, dziwnie mi się jeździ naprawdę po tak długiej przerwie.
Beskitu. Powiem szczerze, że się odzwyczaiłem, ale jakoś tak... No nie chcę mi się tego sezonu jechać, naprawdę, jakoś tak... Nie czuję tego w ogóle, wam powiem. Jakoś tak straciłem chęć w ogóle tutaj szpilania F1. Dotychczas to był mój jeden tam z ulubionych tytułów gier, ale mówię, jakoś tak, kurde, ostatnio nie było czasu, żeby się zabrać za to F1, żeby coś tam nagrać. Jakoś tak, kurde, dupanie. 6.5 sekund. No mamy 3.7, ale jeszcze jest sporo okrążeń do przejechania. Jeszcze tą karę mamy, ten przestrzelony mocno zakręt, bo się broniłem, żeby tam po prostu nie wylecieć. Ostrzeżenie, ścinanie toru, no to też się robi nieciekawie. Ciekawe, co znowu poprawili w tym F1. Tam ciągle coś poprawiają rzekomo. Zmieniają te handlingi. Już Leclerc goni. Już zmniejsza mocno tutaj przewagę moją. Dzięki temu, że skasowałem Sainza, no to trochę zyskałem, ale niestety panowie tutaj już nas ścigają mocno i będą doganiać. Miami jak Miami, może być ten tor tutaj, kurczę, bym wygrzmocił. No nie znam, staram się uciekać ile można. Sobie znowu tą baterię trochę tutaj. No dobra, chyba zmienili się znowu w tym sterowaniu, w handlingu, ale nadal jest przyjemnie, nadal jest dosyć miękko, aczkolwiek no jeszcze muszę poprawić malowania, bo Alpina ma inne trochę malowanie, ma taki paseczek na systemie Halo, taką ręczę jakby, coś takiego. Że nie starałem się w ogóle, nie chcą aktualizować tych malowań, cały czas tam coś poprawiają, cały czas coś tam grzebią w tym handlingu, jak zwał, tak zwał. Spadek przyczepności, no ta opona jedna, to tak powiem szczerze, faktycznie dosyć. A o baterii mamy niestety, a Leclerc już coraz bliżej. Do 4,5 sekundy. No jeżeli wszystko się w miarę dobrze ułoży, to jakiś tam jeden punkt wyrwiemy, nie? Może. No, Leclerc coraz bliżej. 2 sekundy już. Ricardo 4,8, 4,9 do 5 sekund. Tak jak mówiłem, chyba pierwsze 8 miejsc jest punktowane w sprincie. Już, kurwa, nie pamiętam. Taki ze mnie fan F1, że nie pamiętam tego. No ci z przodu to uciekli. Hamilton 5, Piastri 4. To raczej tutaj niewiele będę w stanie ugrać, niewiele będę w stanie zrobić. Leclerc coraz bliżej, ale Ricardo też bardzo mocno się poprawił. Zaczynam się obawiać, czy uda mi się utrzymać to miejsce punktowane w sprincie. Jeszcze oczywiście zostaje wyścig. Coś tam w wyścigu ogarniemy, nie wiem. Że nie będę, no, Leclerc blisko. Bateria to tak bym powiedział średniawo. Chyba ją będzie podładować. Ojojojojo, obtarka. Leclerc już coraz bliżej, Ricardo też schodzi za niedługo do 3 sekund. Ja chyba nie otrzymam tego jednego punktu. Tak mi się coś wydaje. Tam jest grubo. Braknie. My skończymy na miejscu poza punktacją. Dobra, znowu było ścinanie, rozumiem sprawę. No i co, but. No już jedną karę mam, także. Wiadomo, nie chciałbym dostać kolejnej.
ładujemy znowu, no i zaraz będzie ostatnie krążonko. Żeby tu cokolwiek ugrać. Trochę tej baterii więcej. Żeby móc tam gdzieś na tych prostych sobie... No rozumiem, rozumiem, spoko. Dobra, będziemy ładować baterię. Muszę tutaj uważać, żeby... To ścinanie tutaj, nie? To jest masakra. Jakiś tak ten zakręt nie za bardzo mi tu wchodzi. Dziwo. Nie no, chyba utrzymamy to miejsce. Ewentualnie no Leclerc może mnie tutaj dziabnąć. To właśnie w tym momencie już zrobił. Ale zlokapował i to tak, no bym powiedział, tak fez zlokapował. Dalej te boty tak jakoś, te błędy takie próżne popełniają. Co nie jest oczywiście złe, żeby tak za często to nie było. I teraz but na prostej, no Ricardo 4 sekundy, dobra, no ta kara raczej wpłynie tylko na to, że Leclerc nas wyprzedzi. Ale zachowamy chyba ten jeden punkt. Mam taką cichą nadzieję, bo nie pamiętam, czy jest do 8 miejsca, do 6, nie, do 8 raczej było. Zaraz zresztą się okaże, czy ten jeden punkt mamy, czy tego jednego punktu nie mamy. 7, bo oczywiście, tak jak mówiłem, Leclerc nas wyprzedził, bo to jeden punkt albo dwa punkty mamy. Jeżeli chodzi tutaj o właśnie... Miami, się tak nazywa. Dobra, rzućmy okiem, jak to tu wygląda. Czy mamy ten jeden punkt? Tak, dwa punkty mamy. Spoko. Spoko, mamy... Dwa punkty mamy za sprintę. No to teraz przechodzimy już do wyścigu. Sergio Perez on pole today, and Lando Norris lines up alongside. Considering the rest of the grid, we have Leclerc, Russell, Mix Monaco, Oscar Piastri, Stroll, Albon, Ricciardo, Gasly, Verstappen, Sainz, Tsunoda, Sargent, Bottas, Joe, Magnussen, Fernando Alonso, Hamilton, and Nico Hülkenberg rounds off the grid. And with lights out just moments away, it's time to go down to the track. And alongside me today, a man who I'm always pleased to see join me in the commentary box, Anthony Davidson. I know what we've got to do before the start of today's race, but what about our driver? What do the final hours look like for them? Well, for them, you know, you've got your pre-race rituals that you go through. You see different drivers, that, you know, some have got their headphones on, they're listening to the music. Some drivers really absorb the energy from the crowd and they're there waving to them. Other drivers, they go within themselves. They chat to their engineers, absorbing that information, that vital information that you need to carry you through the race. And, you know, those pre-race rituals are essential to making things systematic. We do a lot of Grand Prix in a season, and the more systematic you can be, the easier you are within that environment. Here we go then, the formation lap gets underway and the excitement here is building as we near ever closer to the start of the race. Which team will come out on top? Who's got their strategies right for today's race? Well, we'll soon find out. We're almost ready to start the race as the cars take their positions on the grid. Słuchajcie, bazę, że Oguras Perez na miejscu pierwszym w Miami, to jest w ogóle jakieś nieporozumienie. Ta gra jest w ogóle nierealistyczna. To jest żenujące wręcz. Jak Oguras Perez z miejsca pierwszego, jak Oguras Perez od 4 wyścigów
co najmniej chyba czterech wyścigów kompletnie nic nie pokazuje i odstaje tak mocno od Verstappena, że to w ogóle jest aż dziwne, iż on w ogóle, że gdzieś jeszcze jeździ w tym Red Bull. Dobra, miejsce piąte udało mi się wywalczyć, jeżeli chodzi o kwalifikacje. To jest solidne miejsce na start, na atak. Gdzieś tam Hamilton w ogóle odpadł, wyłożył się. Ja tu spróbuję coś ogarnąć. No, trzecie miejsce w chwili obecnej. Będę próbował oczywiście tutaj w jakimś stopniu jeszcze poprawić swoją lokatę, ale czy tą lokatę poprawimy, to tego to ja już kurczę totalnie nie wiem. Na razie wiem jedno, że wyprzedzamy tutaj Leclerca, natomiast Oguras, Perezos, Sanderindos, no odjeżdża i sobie jedzie. Ja tutaj niewiele będę miał chyba do powiedzenia. Oczywiście próbuję tutaj na baterii, strasznie tam było uderzone znowu, zawsze w tym miejscu gdzieś uderzę, gdzieś walnę i kurczę, boję się, że mam jakieś uszkodzenie. Nie no, wychodzi na to, że nie mam uszkodzenia. Perezio, bliziutko tutaj spinam, ściąłem hot lap. To coś w ogóle da? Ten hot lap? No zbliżamy się. Zbliżamy się, zbliżamy. Patrzcie, jak on tutaj go bronił. Widzieliście to? Insyna? Jak on to kurczę by bronił, ty. Nietypowe zachowanie botów, naprawdę. Powiem szczerze. DRS enable, ale ja po prostu nie mam za bardzo już czym też nawet atakować tutaj Pereza, więc no, co ja tu mogę zrobić, kurczę. Nie mając praktycznie baterii, no jest on w zasięgu nadal, bo widzimy go oczywiście, ja go widzę, wy go widzicie. Ale kurde, no wiecie, no też z tą baterią to trzeba tak rozważnie i rozsądnie manewrować. Będzie chyba DRS, tak mi się przynajmniej wydaje, że będzie ten DRS. Może nie będzie, no jest DRS, tylko że już tam też z tyłu Leclerc się czai. Tej baterii tu za wiele nie mam, więc będę musiał znowu ją sobie tutaj naładować, ale Oguras jest. Słuchajcie, Oguras jest blisko. O! No nie wiem, czy dam radę. Próbujemy zużyć baterii. No, walka niezła. Początek. Patrzcie, patrzcie, jak się tu skubany. Się tu skubany broni. Damy radę, czy nie damy rady? Jest jeszcze cały czas po wewnętrznej. Ach, kurde, no skubany. Wchodzenie skrzydła, no i zlokapował też Perez. Ale to było bardzo niebezpieczne. Z jednej, z drugiej strony, kurczę, te skrzydło uszkodzone, tam zaczyna lekko martwić. Tu Kinsen. Było tam blisko, żeby coś ogarnąć. Perez, jak na Pereza przystało, Ogurasem był, jest i będzie, jak to się mówi. On teraz nam raczej ucieknie znowu mocno od tarka i też Leclerc tutaj, tak, i też no te boty strasznie agresywnie atakują, wypychają wręcz. Jeszcze raz, ale też przy okazji tutaj dwa miejsca traciłem. Teraz o te dwa miejsca tutaj próbuję walczyć. Próbujemy tutaj, ja pierdylam, ale ociężalem się jeździ, to skrzydło jest mocno uszkodzone. Ten bolid stracił taką miękkość. Jest źle. Jest bardzo źle. Niby nie ma dużego uszkodzenia, ale jest kurde źle. Nie mamy DRS-a. Nie jestem w stanie tutaj kompletnie nic porobić z Perezem. Oguras sobie po prostu już będzie jechał. Twój wyścig.
No ale to okrążenie było całkiem przyzwoite, trzeba przyznać. To nie było jakoś bardzo złe. Była tam, powiedzmy, szansa na to miejsce pierwsze, ale to raczej nie w jajami. Teraz jest kwestia taka, czy my tu w ogóle utrzymamy 1-2. No tutaj jest kiepsko. Panowie tutaj tak bardzo mocno i tak ostro atakują. Ja tu nie jestem momentami, nie jestem w stanie się w ogóle utrzymać. Wydaje się, że chyba poprawili tą inteligencję. Co ja mam tu zrobić? Jest po prostu strasznie ostra walka z tymi botami, naprawdę. Opony, no ta opona znowu średnia po prostu dostaje niemiłosiernie w pierdol. Próbujemy coś tu pocisnąć. Perez już 2 sekundy sobie jedzie. Raczej Pereza nie dogonimy. Widzę, że w końcu naprawili kolorystykę kropek. Zrobili Red Bullowi taki ciemny fiolet. Visa Cup zostawili niebieski. Byłby z tym problem, żeby odróżnić po prostu te tak zwane... No kurde, powiem wam, ostra walka. Ostra walka z cieniem mgły. Te Ferrarki mają ostatnio ze mną duży problem. W sprincie Sainz był rozwalony na wyścigu, teraz tutaj nie bardzo chcę puszczać Leclerca. Czyli nie wchodzi w rachubę, żeby go tutaj puścić. No, musimy ładować tą baterię, bo jest naprawdę bidnie. Piąte okrążenie. Leclerc się odtył oczywiście. O Jezu, jak se człowiek baterię wyłączy, oni takie turbo dostają. To jest jakaś paranoja po prostu. Tak momentalnie dojeżdżają do człowieka, że nie wiadomo, co jest grane. Po prostu what the fuck, jak w tej piosence. Tak jest. Dobra, dajemy buta. Dobra. Moi drodzy, wyścig Silverstone był jakiś czas temu, ja już nie pamiętam kompletnie tego wyścigu, bo nie zdążyłem na bieżąco nagrać materiału i skomentować w ogóle, co tam się podziało. W każdym bądź razie na Silverstone Lewis Hamilton zwyciężył, który swoje ostatnie zwycięstwo zanotował w roku chyba 2021 bądź drugim, także kupę czasu musiał czekać, żeby zdobyć miejsce pierwsze też na Silverstone, więc gratulacje. 2 DNF-y, Pierre Gasly i Gekon, George Russell, ale nie wiem szczerze powiedzieć, co tam się stało. Z tego co pamiętam, George Russell chyba po prostu się wycofał, a Gasly to pewnie miał jakąś awarię znając życie, bo cóż mógł mieć innego. Drugi Max Verstappen, trzeci był Lando Norris, czwarty był Piastri, piąty Sainz, szósty Nico Hülkenberg, bardzo dobre miejsce, siódmy Lance Stroll, ósmy Fernando Alonso, ale czekajcie, bo mamy znowu problem, gdyż Lando Norris jest tutaj wyprzedził i to na hardach. Fenomen. 9 Albon, 10 Yuki Tsunoda, 11 Logan Sargeant. Brakło jednego miejsca, żeby Sargeant sobie zdobył 1 punkt w sezonie. 12 Kevin Magnussen, 13 Daniel Ricciardo, 14 Leclerc, 15 Bottas, 16 Ocon, 17 Perez, 18 Dżuganju. Moi drodzy, generalnie bardzo, bardzo dobrze wypadałem Hasy w chwili obecnej. To jest dość udany sezon Hasów od wielu lat. Też informacja była, iż Hasy podpisały dalej współpracę z Ferrari. Ta współpraca oczywiście polega na tym, że oni tam dostają od Ferrari podwozie i oni sobie tam po prostu resztę rzeczy sobie sami tam po prostu sztukują i jakoś to sobie tam składają. Także spoko, Maroko. Wyścig, tak jak mówiłem, nie pamiętam, nawet też nie oglądałem. Oglądałem tylko highlightsy jakiś czas temu. Ja to zazwyczaj tak mam, że jak jest jakiś dobry wyścig, a był to podobno dobry wyścig, to nie mam czasu tego wyścigu obejrzeć, bo coś tam, a jak jest chujowy wyścig, to akurat czas mam i ten wyścig ogląda. Także tak pokrótce wygląda
Silverstone pewnie można byłoby dużo więcej o tym Silverstone'ie tam poopowiadać, gdybym po prostu go obejrzał przed nagrywaniem tego materiału, ale no co ja tu będę gadał, nie chciało mi się. Nie ma czasu, moi drodzy. Czas jest w życiu dorosłym bardzo cenny i naprawdę tego czasu po prostu brakuje. Brakuje czasu i chęci. To są dwie najważniejsze rzeczy do hobby. No nie oszukujmy się. Musi być czas, żeby coś konkretnie porobić. Muszą być chęci. Musi człowiek być poczęty, a jeżeli tego czasu brakuje, nie ma tych chęci, to ten czas jest zabierany praktycznie w 70% przez pracę, no to niestety nie ma czasu się dobrze do tego wszystkiego przygotować. Też ostatnio właśnie dlatego między innymi w dużej mierze się opuściłem trochę z tym F1. No jakoś tak mówię, nie miałem ochoty, wypalenie materiału przeżarło się, słuchajcie, aż te upały 30-stopniowe. Moi drodzy, te upały 30-stopniowe, to się też po prostu nie chce siadać do komputera. Te monitory grzeją, buda z kompa grzeje. 30 na plusie. Hobby, jak najbardziej, ale są rzeczy ważne i ważniejsze też. Nie zarabiam na tych materiałach, na tych kanałach, na kanale nic. Aktywności nie ma też żadnej, nikt tego tam nie ogląda, więc nie muszę kompletnie systematycznie robić. No, straciłem 3 miejsca. Byłem drugi, 3 miejsca straciłem. Tak to się, moi drodzy, robi. Tokio driftem, ale 2-3 miejsca stracić? Powiem szczerze. Grubo. Naprawdę grubo. Ciężko będzie. No i wracając, nie zarabiam na tym, moi drodzy, nie ma też tam żadnej aktywności, więc po prostu ja nie muszę tego systematycznie w żadnym wypadku robić, tworzyć, wrzucać, nagrywać tych hobbystów. Teraz nie, że się żalę, że mam żalę, że mi jest szkoda, nie, po prostu tak wygląda sytuacja, więc muszę tego robić, więc sobie tam nagrywam, wiecie. Kurwa, co za te boty są jakieś, nie wiem, one są jakieś nawiedzone wręcz. One zapierdalają, czy one w ogóle im się kończy ta bateria? Czy oni tutaj znowu nie przesadzili trochę z tymi botami? Bo coś mi się tak wydaje, że te boty po prostu trochę są jakieś takie za agresywne. Znaczy nie no, agresywne mogą być, ale niech im się też kończy ta bateria, no ludzie, ej. Mi się kończy bateria, a oni co? A im nie. Oni mają te pokłady baterii po prostu nieskończone. To jest masakra. To jest po prostu tragedia. Dobra, ej, zbieramy tą baterię znowu. Jakąś ilość paliwa, coś tam mamy trzymać. Nie wiem w ogóle o co chodzi. Jakieś beznadziejne zadania. Dupy, jak to się mówi. Norris jest tam z tyłu za mną, ciśnie. Box this lap, okej. Okay. Box this lap. Będzie box this lap. Jak sobie tam życzysz. W ogóle Norris tutaj... Jakieś, nie wiem, co on, to nie jakieś... Turbo doładowanie dostają ty. Andrzej. Tu jest granie w ogóle. Dobra, idziemy na zmianę łopon. Te opony tam będą wymienione. Kurde, belek, kartofelek. Bo jest grubiaszczu wręcz, jeszcze 10 okrążeń. I to? Ktoś długi był ten pit stop, mi się wydaje. Za długi. Pit strategy complete. See these tires through to the end now. Które my tu mamy miejsce, synek? 9. No to nadal w punktach. Jakiś tam. Ten sezon taki będzie. Te punkty będą zbierane po prostu, wiecie, po trochu. Tu 2 punkty, tam 5 punktów, tam 8, tam 1 punkt. I to tak będzie wyglądać. Chyba, że
jakimś dziwnym trafem, wracając do nagrywania F1 po przerwie ponad dwutygodniowej, nagle okaże się, że od razu Miami... Bang! Szypa. Widzicie to? No nie dojeżdżałem szybko. I nagle będzie bang, miejsce drugie, nie? Na podium. Jeszcze raz mogłem tam gdzieś być pierwszy, ale... Bahrainie był DNF-ik. Silnik odmówił posłuszeństwa, silnik po prostu stwierdził, że się zrobi haczapuri, nie? I tyle w temacie. Dobra, ciśniemy, bo tam, kurczę, następują zjazdy do boksu. Głównie to chodzi też o to, żeby tutaj jakby oczywiście być lepszym od teammate'a. Reszta większego znaczenia nie ma. No Perez wyjechał z tego pitlane'u. No. Zdecydowanie miał dużo większą też przewagę. To tu dużo gadamy, też na hardach teraz sobie pośmigamy. To jest dużo twardsza mieszanka, ale powinna też starczyć na dłużej. No może jakoś w miarę sensownie sobie pojedziemy. Partner zespół teraz? Czemu tam był? Jak nie rozumiem. To już się wjechał do pit stopu, jak były na prostej, teraz drugi... O co chodzi tutaj? Nie, dobra, bo Alonso tam będzie nas gonił, gdzie się bardzo szybko zbliżał. Ale bym przyhaczył. No, Alonso i Stroll, dwa Aston Martiny, bliziutko za mną. Aston Martin w sezonie 1-2024 praktycznie walczy o nic. Oni są na tyle bezpieczni, żeby nie spaść poniżej najgorszych zespołów, ale są tak daleko, by dogonić najlepsze zespoły, więc oni praktycznie z nikim nie walczą. To jest masakra. Masakra. Jakoś pieniądze ładowane w ten zespół nie dają takich rezultatów, jakby chyba Stroll oczekiwał. Też problem jest taki, iż mają tylko jednego kierowcę, no półtorej po prostu, nie? Też ostatnio Alonso też jakoś dziwnie jeździ, kurczę. Tak trochę wygląda, jakby specjalnie robił się gorszym na tle juniora Trolla, bo on jakoś tak dobrze wypadał. Wiem, bardzo dziwna polityka tego wszystkiego, dziwnie to w ogóle wygląda, ale okej. Miejsce piąte dla nas, Norris to jest czwarty. No, musimy tutaj użyć niestety baterii, bo Alonso jest blisko, ja sobie to oczywiście odbiję do tej sekcji tutaj zakrętowej. Naładujemy tą baterię znowu. Tą prostą trzeba się będzie znowu tutaj bronić. Tutaj bardzo wąsko, ale jakoś się to udało przejechać. No nie mamy tej baterii niestety zbyt dużo, no ale tyle ile mamy, tyle wykorzystamy. Ale za daleko, sekunda. Oczywiście DRS bardziej udziałał. No i co, panowie zjeżdżają? No tak, teraz zjeżdżają. No oczywiście Oguras pojechał. No niewiarygodne, że Oguras wygra tutaj jajami. Co tu się dzieje? Oguras ty jedzie po zwycięstwo z jajami. Norris został na torze. Długi stint ma? Po prostu on jakoś wcześniej zjeżdżał. Często wcześniej zjechał, zyskał jedno miejsce. Dziwne. Jezu, jak nie lubię tych sekcji tutaj. To jest takie dziwaczne. Dobra, no znowu muszę tutaj użyć niestety baterii, no bo tutaj... Oj, Alonso! No okej. Okay. Posypało się... Solidnie u Alonso. Niestety minus jest taki, że Solar go wyprzedził. Gdyby Alonso był jednak dalej za nami,
mógłby tutaj Solara w jakimś stopniu spowalniać, a tak niestety, nie. No jestem ciekaw, co ten Norris, czy on będzie zjeżdżał, czy nie będzie zjeżdżał. Bardzo zastanawiające. Nie mamy baterii. Kiepska sprawa. Nie no, jedzie dalej. To chyba jednak zostaniemy na miejscu trzecim. Bo straciłem jedno miejsce. Na miejsce trzecie byłoby solidne. Solidne punkty. 15 byśmy dołożyli. Kwalifikacji konstruktorów i kierowców. To już nam daje po prostu solidnie tutaj przed Gaslym. Raczej już bym był chwilowo niezagrożony na kilkanaście kolejnych wyścigów. Nie wiem, co po jajami jest, kurde, za wyścig. Pola? Albo Monaco? Solar po prostu sobie tutaj pojechał, ale będziemy walczyć. Trzeba to naładować. Zaraz jest prosta i już muszę niestety użyć. Sorry memory. Muszę się bronić. Jakoś. Przed Solarem Sralem, bo jest faktycznie. Ajajaj. Znowu w dwa ognie, w kanapeczkę jestem wzięty. Koliza z Solarem, Solar uszkodzone skrzydło. Zjeżdża. Dwa Aston Martiny skasowane przez pirata drogowego. Teraz jest. Ojoju! Samochód bezpieczeństwa. Dzień dobry. Dzień dobry. 10 sekund, kolizja. Ajajaj, no to jest już w tym momencie, moi drodzy, masakra. No to pożegnaliśmy się, powiem szczerze, z miejscem punktowanym. To nic nam tutaj nie da, nic, kompletnie nic. No trudno. Mamy uszkodzenia też jakieś tam. Tak mi przykro. No cóż zrobić? 10 sekund kary. Przeżyjemy jakoś. To się, moi drodzy, musiało tak skończyć. To znaczy się oni poprawili tutaj zdecydowanie te przepisy w tej grze, bo w poprzednich częściach to by się nie skończyło karą 10 sekund. Po prostu tańca bym skasował i tyle, i cześć, do widzenia, i dalej by się grało. No tutaj już te przepisy dopracowali, już taki jaje nie przechodzą, no niestety. Także 10 sekund, więc będziemy za punktowaną dziesiątką ewidentnie, jeszcze po restarcie za safety carem, gdzie czas będzie znowu działał na naszą niekorzyść. No kiepsko, kiepsko. No ale chociaż dwa punkty z sprintu sobie wywieziemy, jeżeli chodzi o jajami, więc nie ma tragedii. No tutaj restart też będzie raczej gdzieś na 18 okrążeniu, to myślę, że tak dwa okrążenia nam dadzą pojeździć. Nie, 16, to już na tym okrążeniu będzie zestaw. To więcej nam dadzą pojeździć, dobra. Więcej, więcej. Gdzie jest w ogóle Gasly? Gasly jest 13. Tam są airbagi. Aha, Williamsy są niebieskie, Visakasze są takie ciemne niebieski, a Red Bulle fiolet. W końcu rozwiązali problem ten kolorystyczny, bo to wszystko się normalnie zlewało w całość, nie? Że na mapie nie szło kompletnie rozróżnić. Piastri, co? Piastri odpada. Piastri kaput. Okej, okay. Oko. No nic, no to musiało się tak skończyć, kurde, no musiało się tak skończyć, to poigrywanie. I tak chyba Aston Martiny skasowałem.
Chyba Sainza też skasowałem. Nie, Sainza skasowałem, tak, ale wcześniej. Dwa Aston Martiny skasowałem i potem skasowałem Sainza. No to musiało się tak skończyć. Szkoda, że ta kara jest tak dotkliwa i to jest aż 10 sekund. No, trzeba to będzie jakoś przeżyć. No, dobra. When the field accelerates, remember there's no overtaking until the timing line. Safety car in this lap. No, panowie, ale tempo jakieś takie, dobra jest. Okej, zieloniutko. No powiem tak, gdyby nie oczywiście 10 sekund kary, no to... No to wiadomo, że tutaj byłaby szansa na miejsce pierwsze, prawda? Natomiast no mamy te 10 sekund kary, więc jeszcze tutaj ściąłem zakręt, muszę uważać. Spore też zachmurzenie się na to, że z wiajami zrobiło, no także no jest jak jest, no to cóż poradzić, moi drodzy. Trzeba obejść się smakiem. No, będą jeszcze wyścigi na pewno, gdzie będzie można coś ugrać. No bo tutaj jestem obijany po prostu. Praktycznie przez cały wyścig mnie obijają. Calutki wyścig jestem obijany. Bardzo agresywne te boty. Widać, że coś tam na tym torze robią. Coś tam nawet walczą. Próbują coś tam walczyć. Więc nie jest tak źle. Dobra, spoko, Mark. Już teraz będę uważał, bo faktycznie niewiele nam zostało tutaj do przejechania, a mamy już 10 sekund. I obawiam się, że te 10 sekund sprawi, iż po prostu wylądujemy poza dziesiątkę. No nie będzie punktów. Nie będzie punktów. No, tyle mogę powiedzieć. Więc raczej pewne, jeszcze sobie tu trochę baterii nazbieram, spróbuję chociaż nazbierać. Raczej tempo nie będzie na tyle dobre, żeby tutaj jakkolwiek po prostu uciec. Cudem będzie, jak zdobędziemy nawet jeden punkt. Jakbyśmy wywieźli jeszcze jeden punkt wyścigu, to mamy generalnie 3. 3 punkty z jajami, no lepsze 3 punkty, oczywiście 0. Kurde, tutaj tak beznadziejnie. No i tutaj, proszę Państwa, Lando Norris bardzo mocno przyspieszył. Tak mocno przyspieszył, nagle po prostu, nie wiem, co to się tutaj wydarzyło, że on tak wystrzelił w kosmos. Pan Lando Norris. Spróbujemy tą baterię tutaj naładować sobie jeszcze, jakkolwiek. No, mówię, staram się też tutaj uciec po prostu reszcie stawki, no bo Magnussen na 5. miejscu, co się podziało? Żeby jakiekolwiek punkty tutaj ogarnąć. Będzie ciężko. Ciężko, bo ekipa jest zbita, nie? Kurwa, jeszcze sobie uszkodziłem skrzydło, no nie. Koniec wyścigu. Push. No mówię. Oficjalnie dojedziemy prawdopodobnie nieoficjalnie miejsce pierwsze. Oficjalnie... Też czekajcie, bo tu jeszcze no nie do końca. I widzę, że... Spralnik Norris mnie tutaj próbuje. Góra z Perez też tam już. Nie, Verstappen. Perez umarł. Perez się stracił w ogóle. Nagle za Pereza nagle wskoczył Verstappen. Perez przez cały wyścig był pierwszy. Nagle ostatnie okrążenie nie ma. Idziemy, ciekawe, które my tu miejsce ugramy. Ale nie no, stawka jest mocno zbita. Jakbym miał 5 sekund z kary. 5 sekund kary, gdyby było. To jeszcze. 5 sekund kary jeszcze, ale dycha? Bardzo dużo. Bardzo, bardzo drogą karę otrzymaliśmy. Jajami, no ale trudno.
Takie życie. Happy life. Nie wiem, z czego się cieszy oczywiście ziomuś, ale skończymy na miejscu 18. U 18 to jeszcze nawet gorzej niż Pierdasi z tym karem. Kiepsko. Opis. Masakrycznie beznadziejny. No. Nie pykło to, ja bym chciał. No, co zrobić? To zrobisz, nic nie poradzisz, kolego. Pas na miejscu trzecim. Czyżby Hulkenberg? Hulkenberg zdobył pierwsze solidne punkty dla Haasa. Here come today's winners. The team at Red Bull have done a phenomenal job recently, and it's clear to see that they've put in the work, and they should be so proud of the victory they've secured here. Jednak Magnussen na miejscu trzecim, a nie Hulkenberg. Dobra, widzieliśmy to wszystko. Szkoda to oglądać po raz 50. Przewijamy. After an event like that, who knows what the sport has in store for us next time out. Be sure to join us once again. Solidne punkty tutaj dla Verstappena. 32 punkty Verstappen, 27 Norris, bo to jest oczywiście sumowanie te ze sprintu. Hamilton 17 punktów, 15 Magnussen, ładnie 10 dla Pereza, 8 dla Tandżu, 6 dla Alonso, 6 dla Sergenta, proszę bardzo. 4 dla Priestiego, 4 dla Albona, Williams te ładnie sobie też polepszył swoje miejsce. Charles Leclerc, 3 punkty. No ja generalnie, ja mi kończę na miejscu 12 z dwoma punktami. Nico Hulkenberg 2 punkty, Sonoda 1. No i Pierre Gasly też punktów 1. Klasyfikacja, moi drodzy, w chwili obecnej. Verstappen na prowadzeniu. 14 punktów przewagi nad Lando Norrisem. My tutaj jesteśmy na miejscu 10, 25 punktów. Magnussen 15, Okanżu 8, Pierre Gasly 7 punktów. Właściwie każdy z kierowców ma po punkcie jakimś. Nie ma tragedii. Klasyfikacja konstruktorów, słuchajcie, no McLaren 187 punktów, 13 punktów przewagi nad Red Bullem. Mercedes 90, Aston Martin 85, Scuderia 72. My na miejscu szóstym. Bezpiecznie, w miarę. 32 punkty, ale już tutaj widzę, że Haasy gonią. Punktów 17, Williams 8 punktów 11, Kickzauber 9.9 i Ibiza. Cześć. Tyle ode mnie. Dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że się podobało. Trzymajcie się. Yo.